Cześć, witajcie z tej strony Chemik zapraszam Was na 32 już odcinek z cyklu oceniam Wasz sprzęt. Tak więc moi drodzy, zaczynamy z ocenianiem waszego sprzętu. Jak zwykle, jeżeli chcecie wystąpić w odcinku, to zachęcam was do podsyłania zestawów na chemik5656.com. Jak zwykle w opisie też macie mojego maila, tak więc no trzeba po prostu sprawdzić, zajrzeć czasem do tego opisu. A teraz już idziemy do tego sprzętu, tak? I pierwszy sprzęt podesłał Bix i on już kiedyś był u mnie w serii oceniam wasz sprzęt Bix. Jeżeli pamiętasz. To napisz na przykład, w którym odcinku byłeś, bo ja no szczerze nie pamiętam. Ale do brzegu i widzę, że tak. Powiesiłeś dwa monitory. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Ja zawsze jestem ogromnym fanem wieszania monitorów. Jeżeli oczywiście tylko macie taką możliwość, czy to do biurka, czy to do ściany, zawsze to lepiej wygląda i nie macie zajętego miejsca na waszym blacie roboczym, po prostu na biurku. Lecimy dalej. No tutaj jest półeczka z tak to by można nazwać. Pod spodem cable management w biurku. Hmm. To listę ja bym przekręcił tutaj do tej tylnej części biurka i wtedy byłoby naprawdę jeszcze lepiej. To chyba masz jakiś zasilacz. Na taśmie dwustronnej do, do tyłu biurka, jeżeli masz taką możliwość, też bym go przekręcił. W samym komputerze jest naprawdę dobrze. Tutaj cable management jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Chyba z tego, co widzę, masz podświetlany wentylator, niepodświetlany i podświetlany. Albo bym wymienił ten niepodświetlany, albo bym je dał na zasadzie Podświetlany, podświetlany, niepodświetlany, bo ten na dole i tak jest najmniej widoczny. Ale to już jest Twoja kwestia. To już jest naprawdę estetyka. To nie wpływa w żadnym stopniu na wydajność na Airflow na nic. Lecimy dalej. Eee, tutaj takie, powiedzmy, artystyczne zdjęcie tego z dużą ilością szumu. Natomiast e, wszystko jest dobrze. tak? W tym komputerze naprawdę wszystko jest dobrze poskładane. No i tutaj masz klawiaturę, którą mocno skustomizowałeś z tego, co pisałeś w opisie. E, tutaj już moim, który Wy też zaraz zobaczycie zresztą. No, i tak to się prezentuje. Przejdźmy do tego zdjęcia pierwszego, właśnie gdzie widać Twoje stanowisko. Ten komputerek, no, troszeczkę się kisi w tym biurku, że tak powiem. Natomiast ten efekt wizualny, który uzyskali, który jest naprawdę ładny, mimo wszystko, no, zanika, tak? Bo takie masz biurka, nie inne. Dobra, lecimy do tego, co masz w środku. I 910 900F. Zresztą no, wszystkie komponenty tutaj widzicie, natomiast warto zwrócić uwagę na samą klawiaturę, która ma tak, zmienione przełączniki, zmienione stabilizatory, zmienione kick-upy, zmienioną piankę wygłuszającą. Także z tej podstawy to co niewiele zostało tak naprawdę. W ogóle Royal klucz nie kojarzy tej klawiatury. Może Wy kojarzycie. ja aż tak bardzo mocno w peryferiach nie siedzę, wiecie, że ja jestem, powiedzmy to, od ziomkiem z YouTube'a od tych płyt głównych, jak to mówią. No i ogólnie podsumowując, Twój zestaw komputerowy jest dobrze. Nie do końca pamiętam, jak to było wcześniej, ale jest naprawdę dobrze, no i myślę, że zastosowałeś się tam dziś pewnie do moich rad, które ja rzucałem w poprzednim odcinku z Tobą. I ogólnie Twoje stanowisko oceniam z racji, że mamy naprawdę fajny, wydajny procesor, karta graficzna jest dobra, no tym bardziej na dzisiejsze czasy, no to jest naprawdę, jak na dzisiejsze czasy, wydajna. Karta graficzna 2060 Także Twój zestaw oceniam Na solidne 4.0 Po prostu nie ma Bałaganu, są monitory Powieszone, cable management Jest ogólnie rzecz biorąc naprawdę Dobry, no i naprawdę Spoko Ci wyszła ta klawiatura Mi się ona bardzo, bardzo podoba Jeszcze Wam ją raz pokażę No mocno pomodzona Tak to trzeba przyjąć. Dobra, lecimy do zestawu numer 2 Zestaw numer 2 podesłał Filip i jak sami widzicie, on jest artystą. I zgadzam się z tym, że y, każde twoje zdjęcie naprawdę odróżnia się od y, takich typowych zdjęć podsyłanych powiedzmy do mnie do ocenia wasz sprzęt. A to za sprawą, że Filip robi fotki ogólnie na Instagrama. Jak coś, to oczywiście polecę ci, y, polecę wam y, twojego Instagrama. Tutaj macie fotografia na Instagramie, także zafollowujcie go, jeżeli oglądacie ten materiał, bo naprawdę chłopak robi genialne zdjęcia, zresztą sami tutaj widzicie. Na przykład i no, potrafi uchwycić chwilę, potrafi dobrze pokolorować to zdjęcie. Także naprawdę chłopak widać, że ma talent. No i mam nadzieję, że się będzie jak najbardziej i szybko rozwijał. Dobra, ale lecimy do twojego kompa, a bardziej do twojego stanowiska komputerowego. No i tutaj mamy samą jednostkę centralną, no u mnie nie zdobędziesz wysokiej oceny za cable management i ogólnie za wszystko. Strasznie mnie dziwi to, jak tutaj masz ten dysk, że tak powiem, pomodzony. O, widzicie? Nie wiem, co ty tu zrobiłeś. Może się dowiem z opisu, bo też czytałem, ale już nie pamiętam tak super dokładnie go. Wiem, że ten dysk kosztował śmieszne pieniążki, tak? Ale o tym zaraz się dowiecie i wy. Macie podpórkę pod kartę graficzną i bardzo, bardzo brzydki hypermanagement. management. Tutaj ten kabel od 24-pinówki prawie wchodzi w frontowe wentylatory. Nie ma zaślepki portów wejść-wyjść. No to to już jest karygodne w moim, oczywiście, odrzuciu. Jeżeli masz, to koniecznie ją zamontuj, Tak, bo ją po prostu zgubisz, albo się zepsuje, albo cokolwiek. No, ale jeżeli masz, to koniecznie ją zamontuj. Znowu mamy monitor powieszony na uchwycie bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy na ramieniu mikrofonowym sam mikrofon do frontu, znaczy do blatu, tak? Od frontu biurka. W dziwny sposób tylko troszeczkę... Czekajcie, bo to jest źle zamontowane. Say what? Ten uchwyt, ta korbka powinna być od spodu, a stricte to ramię powinno wchodzić od tej strony. Więc, no duży błąd. Duży. Wiem, bo miałem też e... No, identyczne ramię, tak, sami zresztą widzieliście, do niedawna jeszcze, to akurat było od SPC. W kąpie no, no, z daleka nie wygląda to źle, z bliska, jak zrobię zdjęcie, no to faktycznie jest gorzej. Kabel management za biurkiem też do poprawki, pod biurkiem też do poprawki. Listwę, jeżeli masz możliwość, to przykręć gdzieś z tyłu biurka, ogólnie gdzieś się przykręć, tak, do tyłu biurka, czy do tej belki z tyłu biurka, co pokazywałem na poprzednim zestawie komputerowym. Co masz tu dalej? Drugi monitor sobie stoi na stopce. Ok, no i to było na tyle. Natomiast co masz w środku? Masz 15 lat. No i tak jak mówiłem, mapa Azji, fotografia. Polecam Instagrama, zafollowujcie. Dajcie chłopakowi szansę, żeby się rozwijał, bo widać, że ma talent. Wszystkie komponenty widzicie z taki ważniejszych: procesor 72700. No i karta Radeon RX580. E, fajny RAMIK, e, rip, RIP Javsa, 16 GB 3600 MHz. Monitorowo mamy jeden taki szybciutki, e, 1 ms 135 Hz od Acera, drugi to jest NEC Multisync E201W. Super klasyczny mikrofon nc 1 Wszystko złożyłeś za 2800 zł w lipcu. No, także ogólnie szacun za łapy, wyłapywanie tak naprawdę okazji. No i wentylatory za 5 zł to naprawdę jest uczciwa cena. Tak, super din. No i tak mówiłem wcześniej: SSD-ka za 40 zł, 250 giga, ssd NVMe za 4 dychy. To jaki by on nie był? Jak on nie był szybki, wolny, nieważne, tak. Za 4 dychy to, no kurczę, w cenie średniej pizzy, tak? Macie SSD-ka 250 GB, także to jest no nie lada okazja. Zestaw mi się podoba, ale będzie sporo odjęte za cable management w samym kąpie i dookoła niego, to jest stanowczo tutaj u Ciebie do poprawy. Więc przede wszystkim znajdź zaślepkę portów wejść-wyjść, to jest konieczne do płyty głównej. No niestety, żeby to zrobić, żebym musiał wyciągnąć i kartę graficzną, i rozpiąć płytę główną, i wyjąć płytę główną, żeby włożyć tą zaślepkę. Eee, no i pobaw się mocno jeszcze nad cable managementem. Ode mnie ocena na dzisiaj za ten zestaw leci 3,5. Będzie więcej, jeżeli wszystkich e, moich rad się zastosujesz. No i popraw też to ramię mikrofonowe, bo jest źle zamocowane i możesz je uszkodzić w przyszłości. Także, tym bardziej, że wiszę na nim słuchawki, więc jest dość mocno obciążone. Popraw ramię, popraw cable management w kompie, dookoła biurka. Będzie więcej, na razie jest... E, 3,5. No niestety. Dobra, lecimy dalej do zestawu numer 3. Zestaw numer 3 podesłał Patryk, i jak sami widzicie, od razu jest czysto ładnie i czyli już się chemikowi podoba. Monitorek wisi, komputerek ma swoją szafeczkę, tak jak u mnie. Ty masz ten plusik, że komputer może stać bokiem, no niestety z racji gabarytów pokoju to już nie weszło, są pianki, nie wiem czy to akustyczne, czy tylko ozdobne, natomiast też mi się to bardzo, bardzo podoba, ja bym dodatkowo te pianki jeszcze jakoś potwierdził, na razie masz leda tylko na ścianie po boku, obok drzwi w sumie, ale i tak jest spoko, no i moi drodzy, tutaj widzicie, że wszystko w tych ledach jest takie piękne, czyste, schludne i tak dalej, ale zauważcie na zdjęciach, gdzie jest więcej światła po prostu, że wszystko ma to poprowadzone w korytkach, czyli co da się, można, można, jak najbardziej i mnie to bardzo cieszy, że zastosowałeś właśnie nawet takie korytka do prowadzenia kabli, dzięki czemu masz po prostu perfekcyjną schludność na ścianie, nie ma żadnych kabelkologii, wszystko idealnie tutaj u Ciebie jest skomponowane. No i sami zobaczcie, krem de la krem pod biurkiem, nawet listwy zasilającej nie widać. Aż tak super, no to nie spotykam się za często, żeby moi widzowie czy ktokolwiek w sumie miał zrobione pod biurkiem. Ja jestem zachwycony, jeżeli chodzi o stricte całe Twoje stanowisko i pokój. Z tej perspektywy po prostu to wygląda, że on jest bardzo duży, a realnie to nie wiem, czy on jest taki bardzo, bardzo duży, ale na przykład tutaj już widać, że chyba niekoniecznie jest taki duży. Ogólnie mi się bardzo podoba, tak jak już mówiłem przed chwilą, wszystko co tutaj masz. Yy, nawet w kąpie tutaj było, no nie ma jakichś takich bardzo zbliżonych zdjęć w kąpie ale, ale myślę, że jest ok yy, jest IO od Krakena, od NZXT, przepraszam, jest IO, ogólnie fajnie, yy, dobra, lecimy, co masz w środku, 10600K, no i e, z karty na razie masz integry, ale w planach masz 3060 albo 3060 ja. I z tego serca Ci życzę tej karty, żebyś się dostał w jak najbliższym czasie i oczywiście w jak najlepszej cenie. Philips e, 75 Hz 24, ale taki podstawowy monitor Uchwyt, no jeżeli kupiłeś Media Expert to na pewno przepłaciłeś, bo w Media taki uchwyt pewnie ze 100 parę, na Allegro 4 dychy. Pianki z Allegro, fotel SPC Gear SR300 V2, no i w planach masz jeszcze jakiś drugi monitor oraz roślinki. Roślinki jak najbardziej, bo jest dość pusto, coś na parapecik, coś tutaj na biurko. Ja mówię, te LEDy może rzucił dookoła pianek, jeżeli masz taką możliwość. Drugi monitor, super pomysł jak najbardziej, oczywiście też powiesiłbym, No i karta graficzna spoko. E, powiem tak, komputer oceniam przez to, że nie ma karty graficznej, tylko i wyłącznie przez ten pryzmat daję Ci 3,75, bo mi się wszystko tutaj naprawdę super podoba, jest super e, zrobiony kabel management, naprawdę szapobaza za twoje stanowisko, ale z racji, że nie ma karty graficznej, no to jednak musi być ocena troszeczkę obniżona. Ja wiem, że to nie jest twoja wina i no nie linczujcie mnie za to, że oceniam niżej z racji, że nie ma grafiki, no, ale nie mógłbym dać, nie oszukujmy się jednak e, takiej samej oceny osobie, która ma super stanowisko. I ma totalny burdel, a jednak tą kartę graficzną jakąś. Co osoba, która ma, nie wiem, super czysto, ale brakuje karty graficznej, czyli podstawowego elementu dla stanowiska gracza. No tutaj największe naciski nakładam na tego PC, a PC jest jak najbardziej super. No tylko czekamy na lepsze czasy. Ty, ja i myślę, że większość e, graczy aktualnie na rynku. Tak więc moi drodzy, jeżeli wam się podobało, to zachęcam do stawienia łapy w górę, subskrypcji kanału, no i mam nadzieję, że nie zostanę takiego przydomka, w sumie e, chemik, osoba, która uporządkowała biurka e, graczom w Polsce. Chociaż to by było też niegłupie. Podsłuchajcie kolejne zestawy oczywiście na maila chemik 5656gmailcom Czekam Czekam niecierpliwością na wasze setupy komputerowe. Oczywiście zawsze dorzućcie opis, co macie przy nim. No i cóż, widzimy się w kolejnym oceniam Was trend oraz innych materiałach na moim kanale. Będzie się działo za niedługo, tak więc koniecznie subskrybujcie kanał. A w tym materiale to było na wszystko. Ja się już i żegnam i do zobaczenia w kolejnych See ya!